Witam Państwa, Karol Machirowski, firma Timac Agro. Jak za mną widać, jest pole cebuli, więc ten komunikat będzie poświęcony temu warzywu, a chciałbym w nim powiedzieć o pogłównym nawożeniu cebuli azotem. Takie nawożenie powinno być przeprowadzone w maju do połowy czerwca, gdy cebula ma dobrze wykształcony pierwszy liść i taki azot możemy wysypać do fazy trzeciego, czwartego liścia. Oczywiście, jeśli Państwo zauważą niedobory azotu w Państwa uprawach wcześniej, możecie Państwo oczywiście podać ten azot nieco wcześniej, natomiast bardzo ważne, o czym należy pamiętać, żeby takiego nawożenia azotowego zbyt mocno nie opóźniać. Zbyt późno podany azot przyczynia się do tego, że rośliny dłużej rosną, przez co zwiększa nam się ilość cebul bączastych, czyli takich z nadmiernie grubą szyjką. Poza tym opóźnione nawożenie azotem opóźnia nam dojrzewanie roślin, przez co pogarsza nam się przydatność do przechowywania. Optymalnie wysycone azotem cebule powinny zawierać od 1700 do 4000 mg azotu azotonowego w 1 kg suchej masy liści. Gdy tego azotu jest poniżej 1000 mg, cebula zaczyna wtedy objawiać niedobory poprzez jasnozielony, sztywny szczypior, czy też zahamowany wzrost. My, jako firma Timac Agro, możemy Państwu polecić do zastosowania nasz nawóz azotowy, jakim jest Sulfamo-23N Proces. Jest to nawóz, który w swoim składzie zawiera dwie formy azotu, amonową oraz amidową. Jest to azot w technologii N Proces, czyli jest chroniony siatką organiczną wapniową, przez co ograniczamy straty związane z wymywaniem czy też ulatnianiem tego pierwiastka. Dodatkowo kompleks N Proces stymuluje produkcję reduktazy azotanowej oraz produkcję białka. Składową tego produktu jest również mezokalk, czyli wysoce reaktywny węglan wapnia, który raz, że neutralizuje nam zakwaszające działanie azotu, dwa, ogranicza, poprawia nam mikro pH w strefie korzeniowej. Jest tutaj również siarka i magnez, czyli pierwiastki, które wspomagają efektywność przemian azotowych. My proponujemy zastosowanie tego nawozu w dawce od 200 do 300 kg na hektar. Jeśli Państwo chcecie się dowiedzieć czegoś więcej czy o tym, czy też o innych produktach, ja gorąco zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi, do odwiedzania naszej strony internetowej, która już niebawem będzie w nowej odsłonie, jak i do szukania nas w mediach społecznościowych. Ja za dzisiejszy komunikat Państwu bardzo dziękuję, zapraszam do oglądania kolejnych. Pozdrawiam.